Z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym 14 już odcinku naszej grudniowej serii Ocalić Święta. Witamy się w Kasie z naszą Robin, ponieważ zmieniłam jej tutaj troszeczkę stroje, bo cały czas pojawiają się jakieś nowe świąteczne i lubię je po prostu wypróbowywać. Oprócz tego, jak widzieliście już na początkowej cutscence, jest z nami Logan, więc na szybciutko pokażę Wam też Logana. Tutaj mamy pierwszy strój, który się zmienił u naszej Robin. Wygląda tak. Drugi został bez zmian, bo bardzo mi się w tym stroju podoba. Trzeci zamieniłam jej teraz na taką czerwoną sukienkę. Czwarty tutaj też teraz ma spódnicę w kratę i sweterek. I piąty został bez zmian. I chyba u Robin to tyle. Natomiast teraz pokażę Wam małego Logana. To jest pierwszy strój codzienny Logana. Tu jest drugi, oczywiście już motywy świąteczne, taki sweter norweski, bym powiedziała. Trzeci, takie spodnie, bluzka z Mikołajem, czerwone trampy i świąteczne skarpetki, które mało widać. Znaczy to był trzeci, teraz czwarty. Tutaj takie spodnie z szelkami, z piernikowym ludkiem. I piąty, taki uroczy sweter z myszką Miki, Mini i Rudolfem, albo inaczej jakimś innym chyba reniferem, bo nie ma czerwonego nosa. Strój elegancki, oficjalny jest taki. Do snu ma tę piżamkę, w której już kiedyś go widzieliśmy. Ma taki tutaj kombinezon, pierniki i jeszcze ma taki, o, czerwono-biały. Na imprezkę ma coś takiego, do pływania nam się nie przyda. Na ciepłą pogodę też nie. No i na zimną pogodę, oprócz tego, który już widzieliście, ma jeszcze taki kombinezon tutaj z ptaszkami. Nie wiem, może to gila albo jakieś inne ptaki. No i ten, który już widzieliśmy. Dobrze, przechodzimy już w takim razie do rozgrywki. Jak widzieliście w krótkiej cutscence, Liam musiał wyjechać w sprawach służbowych i zostawił Logana z naszą Robin. Oczywiście zapytał jej, czy zgodzi się zostać z maluchem i jak można było się spodziewać, Robin nie miała z tym najmniejszego problemu. Zresztą dlatego też nasze dzisiejsze zadanie będzie związane właśnie z Loganem. Musimy rozwinąć dwie jego umiejętności na poziom trzeci. Jak widać, nie ma tu za dużo. Mamy na to mało czasu, także cały dzień dzisiaj będzie spędzony z naszym Loganem. Tutaj Robin pozmieniała troszkę i zrobiła taki, oczywiście z pomocą Liama, mały pokoik, w którym Logan może spać. Zobaczcie, jest tutaj łóżeczko, takie tapety, oczywiście wszystko w motywach świątecznych. Miś, jakaś półeczka z zabawkami. Na dole też się pojawiły, przy kominku tutaj, o proszę, zabawki. I dzisiaj właśnie na tym się skupimy. Może, kochani, zaczęlibyście od ulepienia bałwana. Skoro jesteście już na dworze, to jest, myślę, świetny pomysł, żebyście tego bałwana ulepili. Bierzcie się do roboty. Dawaj, maluchu, tak jest. Robin jest głodna, bo nie zdążyła jeszcze zjeść śniadania, ale myślę, że jakoś to niedługo sobie ogarnie, ale na razie pobudujcie bałwana. Bałwan już prawie gotowy. Jest zrobiony. Jaki tu masz nastrójnik? Nowy śnieżny przyjaciel. Co mogłoby sprawić więcej satysfakcji niż stworzenie swojego własnego przyjaciela? Logan czuje przypływ radości po ulepieniu kumpla ze śniegu. I co tu mówisz? Opowiedz historię związaną ze śniegiem. No możesz opowiedzieć. O, jak ładnie sobie rozwija mówienie chyba, opowiadając historię. W sumie pomysł z Loganem, żeby go wziąć na jeden dzień tutaj, podpowiedziała mi Aga. Także bardzo dziękuję, bo powiedziała, że fajnie by było, jakby Logan mógł się pobawić z małymi koteczkami. Ucz korzystania z nocnika. Ojejku, ja to jestem. Dobra, włącz muzykę i teraz ucz korzystania z nocnika. To uczcie się, uczcie. To w takim razie widzę, że Logan korzysta sam. A ty, kochana, zobaczymy, co masz w rób wypieki. Ciastko krabowe w miękkiej skorupce. O, może zrobisz sobie krosanty.
Zawsze pewnie źle wymawiam nazwę tych rogalików, ale bardzo je lubię, na śniadanie pasują. Będziesz mogła sobie do tego zaparzyć jakąś kawę. A ty, maluchu, jak skorzystasz, to chciałabym, żebyś tutaj właśnie poszedł i pobawił się z kotkami. Smacznego, Robin. Dobra, teraz to poskładaj i może skorzystasz i umyjesz zęby. I zaraz pójdziesz się pobawić dalej z Loganem. Czy możesz go tutaj uczyć tańczyć? Tak, to może pouczycie się tańczyć. To jest świetny pomysł. A Logan sobie dzwoni do świętego Mikołaja. No niestety na razie święty Mikołaj nie odbierze. Też zobaczcie, no po prostu uwielbiam zabawy tym telefonem. No. Piękne są te animacje. Mody od Panda Same naprawdę polecam. Każdemu, kto jeszcze nie używa. Dobrze, Robin. To na razie Logan jeszcze sobie tutaj rozmawia przez telefon, to ty może byś wydziergała czapkę. Jaka czapka by pasowała? O, pomarańczową z tygrysem mu zrób. Robin siedzi i dzierga, a Logan rozmawia ze świętym Mikołajem. I leci muzyka świąteczna, no po prostu przepięknie. Jak tam, kochany, już skończyłeś? Ciekawe, czy ty możesz. O, jesteś bardzo rozbawiony. Nie mogę doczekać się Bożego Narodzenia. Od dzwonienia na niby. Tak, święty Mikołaju, byłem bardzo grzeczny w tym roku. Poproszę o dużo zabawek. Okej, dziękuję. Aha, i chcę cukierki. Okej, dziękuję. Do widzenia. Super. To w takim razie tym razem pogłasz Santę. I chciałeś sobie pogaworzyć do naszej. Robin, też będziesz mógł pogaworzyć. Piąty poziom dziergania jest. Super, to już mamy piąty poziom. Zaraz zobaczymy, a jesteśmy na Loganie. Mamy piąty poziom dziergania i piąty poziom. Nie, ogrodnictwo się nie liczy. Sprawność fizyczna też nie. I śpiewanie mamy na piątym. A co z tych takich kreatywnych? Malowanie na trójce, produkcja mydła na trójce. No tu jeszcze coś rozwiniemy, jeszcze mamy sporo czasu. Będziesz gaworzył? A nie, najpierw będziesz głaszczkał. No tak, ojejku, to też jest takie cudne. No po prostu urocze są te interakcje. Dzięki, Aga, miałeś 100% racji. Że to jest po prostu przeurocze. Logan bawiący się z małymi kotkami. Pięknie. I wiesz co? Może byś narysował. Narysuj zwierzątko. O, zwierzątko będzie świetnym pomysłem. Ty ukończyłaś projekt włóczki. Bardzo dobrze, kochana. To pouzupełniasz tu miski. Uzupełnij. A, tu miałeś na pewno wszystkie miski. To weźmiemy. Proszę bardzo. A Logan sobie rysuje. No, Robin, wlazłaś mi w kadr. Dosyć kształtnie, trzeba to przyznać, ale jednak wlazłaś. Mam nadzieję, że się teraz odsuniesz. Czy nie? Bardzo proszę. Ucz Sima Logana tańczyć, a ty się nie idź bawić, kochany. Robin cię pouczy tańczyć. Może zmienimy ci strój na jakiś taki bardziej z tych świątecznych. Garderoba, zmień strój. Może ten. Proszę bardzo. No. I tańczycie, kochani. Tak jest. Pięknie. Dobra. Nieźle wywijacie. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Może tego wystarczy tańczenia. Teraz się z nim pobaw. Bardzo proszę. O tak, cudnie. Doskonale. Jak tam Logan się czujesz? Zaraz będziesz głodny. To może sobie weźmiesz croissanta. To będzie chyba dobry pomysł. Dobra,
A ty, Robin, w tym czasie, jak mały sobie zje, to może byś poszła i stworzyła sól do kąpieli, bo już możemy. Widzę, że jeszcze nie poprzetłumaczyłam. Może miętową? Peach to chyba brzoskwiniową. Idź, zrób. A Logan sobie zje w tym czasie. Zjadłeś już? Dobra. To może, Robin, położyłabyś na chwilkę Logana na drzemkę. Weź go podnieś. Podnieś go. Dobra. I kochana, chodź na górę. Zaraz zobaczymy. O tutaj. Chodź, podejdź. Nie tu, nie podejdź tu, tylko posadź Logana tutaj. O. To bardzo proszę. Czytaj mu do snu. Prześpisz się, kochany, ze 2 godzinki. Dobrze. Drugi poziom wyobraźni mamy. Logan, mam nadzieję, że zaraz zaśnie. A Robin w tym czasie, koty są wszystkie zadowolone. Super. Robin, w tym czasie chciałabym, żebyś coś jeszcze upiekła. To już schowamy. Najpierw wyrzucisz zepsute jedzenie z lodówki. Zaraz zobaczymy, co możesz upiec. Liam, nie pójdziemy na randkę, bo wyjechałeś. Przypominam ci, Liam. Może zapiekankę pasterską, marchewka i ziemniaki na pewno Logan będzie mógł to zjeść. Także przepraszam, Liam, ale jesteś na wyjeździe. Pewnie Liam zadzwonił dowiedzieć się, co tam u Logana, czy wszystko w porządku. Robin mu oczywiście powiedziała, żeby się niczym nie martwił, że sobie świetnie radzą. No zresztą Liam był pewien, że sobie poradzą. W końcu widział, jak Robin się zajęła Loganem. O, kochana, czy jest szansa na kolejny poziom pieczenia? Mam nadzieję. Jak tam Logan? Troszeczkę jeszcze się prześpi. Dobra. Nie za długo, bo potem spanie na noc. Mam nadzieję, że ten odcinek was nie znudzi, bo on jest taki typowo rodzinny. Chodź, Logan, żebyśmy zdążyli podejść tutaj. Powinieneś już sam móc zejść po schodach. No, Robin, jest szansa na kolejny poziom pieczenia? Czy już niekoniecznie? Jest 8. poziom pieczenia. Dobrze. Jest 2. poziom umiejętności korzystania z nocnika. O, już zaraz zobaczymy, czy się uda. I kochany, weźmiesz sobie porcję. Pięknie. A ty, Robin, w tym, a nie udało się jednak. Dobra, wyczyść, kochana. Nie, no sama jeszcze nie musisz korzystać. Sama też sobie weźmiesz porcję. Siądźcie i jedzcie. Pewnie, gdzie pójdziesz, maluchu, jeść? Tam, gdzie ostatnio? Dobrze, no wędruj, wędruj. Już niedużo brakuje. Dobra. Robin, widzę, że już zjadłaś, więc możesz sprzątnąć. Skorzystać i umyć zęby. Bardzo proszę. A Logan, jak skończy, może sobie narysować swój portret. O, mam nadzieję, że to wziąłeś do wyposażenia. Tak, oba. Dobra, to tu 3. poziom poruszania. Pięknie. Co ty robisz, kochana? Oglądasz Rogana, dobra. To oglądaj. Dobrze, co ty tutaj chcesz? Gaworzyć. A wiesz co? Poczytaj książkę Loganowi. Dobra, super. O, czytanie książek widzę, pięknie to rozwija. To jeszcze sobie poczytamy. Jak tam, Logan? Jeszcze nie padłeś, maluchu? Nie. To jeszcze schowamy to do wyposażenia. I narysuj sobie jeszcze rodzica. Mam nadzieję, że tatę narysujesz. A ty sprawdź, kochana, gdzie jest mały Santa. Tu jest Santa. Idź się dowiedz, co się mu stało. Czemu jest biedny? Głodny jesteś? No masz, no to jest. Zawołaj na jedzenie Santa. Idź, kochana, zawołaj go. No i co? Przyszedłeś jeść? Idziesz. Dobra. No Logan pięknie tutaj rysuje. A Logan chciał jeszcze prezent chyba otworzyć. Nie, bałaganu nie. Otwórz prezent. To zaraz może otworzymy prezent oczywiście z Robin. Nie możecie podejść i otworzyć prezentów? To ja wam może je tu postawię. Na pewno będziecie mogli. Otwórz prezent z Robin. No. Tak jest. O, ktoś chce kupić obiekt. Dobra. Sprzedamy później. Ognik?
Będzie to jego skarb. Dobra. Nie Loganem, tylko tobą, kochana. Nie chcę, żebyś to, co tu masz. No, ale już otworzyłaś prezent. Dobra. To, kochany mój, jeszcze mam nadzieję, że dasz radę. O, rysujemy jeszcze jeden obrazek. Nie to. Może narysuj przyjaciela. Idź rysować. A ty, Robin, czy to możesz wyrzucić? Schować możesz do wyposażenia. To schowaj. Co ty byś jeszcze tu chciała, kochana? Może sobie pójdziesz chwilkę, poćwiczysz charyzmę i ćwicz przemowy. W czasie, kiedy Logan nam rysuje i napełnisz potem miskę. No mam nadzieję, że nam się uda. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Dobrze, co tam, kochany? A idziesz się pobawić. No to idź się pobawić jeszcze akurat. Nie będę ci bronić. Zapiekankę pasterską chowamy do lodówki. No i Robin wykąpie naszego Logana. Proszę bardzo. Tak jest. Jest też kaczucha. Piękny poziom umiejętności wychowawczych. Dopiero, kochana? O, zobaczcie, jaki szczęśliwy. I chlapanie. I tak jest pięknie. Dobra. Pięknie. I może, kochana, jeszcze poczytasz mu książkę. Ja myślę, że to na 100% jest Robin. Powiesimy tutaj ten rysunek. Bo jestem pewna. Dobra. I ty, kochana, posadź tutaj Logana. Dobrze. I teraz może możesz mu czytać książkę. Byłabym bardzo szczęśliwa. No. Teraz się chyba uda. Patrzcie, jak Logan jest wpatrzony w naszą Robin, która czyta. No i Wa też słucha. Jest! Mamy trzeci poziom umiejętności używania wyobraźni. No, zajęło nam to dużo. Jest już trzecia w nocy, ale się udało. Kochana, podnieś w takim razie naszego Logana. Jak skończysz i pójdziesz go położyć już do łóżka, zresztą sama też się będziesz kładła. O, super, czerwony kombinezonik. Dobrze, kochani. Robin tutaj czyta Loganowi. Zobaczcie, jaki to piękny jest obrazek. I tym obrazkiem będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Oczywiście zapraszam już jutro na kolejne spotkanie z naszą Robin. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!